No cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj już tak bardziej gravelowo. Zgadnijcie, czym jadę. Ach, ten wąs, prawda? Piękny, jak w piosence Mariana. No dobra, pojeżdżę sobie trochę po forcie Bema. Na razie przejechałem sobie trasę z Ochoty tutaj. No i jest fajnie, jestem zadowolony. Zobaczymy, jak będzie dalej. A zwłaszcza mnie interesuje, jak to będzie się jeździło z obciążeniem. Jak dojdą sakwy, znaczy no nieduże będą, no ale 7 litrów kupiłem, takie dwie będą z przodu, jedna podsiodłówka 10 litrów z tyłu. Na razie fajnie mi się jeździ. No na pewno dużo szybciej jak moim trekkingiem. Zobaczymy, czy pod górkę daje radę. Na GoPro nie widać, ale to jest bardzo stroma góra. No super, nie jest źle. Hamulce świeże, ale widzę, że dają radę. Jeszcze muszą się dotrzeć, ale nie jest źle. Jest gitara. Specjalnie tutaj przyjechałem właśnie, żeby potestować sobie ten rower w terenie. Wiecie, no, o, pod tą górkę to nie pojadę. Za stromo jest. Jeszcze nawet nie mam mocowań założonych na bidony. Nie mam ze sobą picia, więc za bardzo szarżować nie będę. Ooo! No powiem wam, że daję radę. Jest gitara. Tutaj po takiej trasie 23 nawet na godzinę. Spoko. Na trekkingu nie do zrobienia. Dlaczego wybrałem ten rower? Chociaż się nastawiam na wyprawy, nie wybrałem stalowego Eskera. No tak jak chociażby dla tych powodów tutaj. Jednak oprócz takich wyjazdów to będą takie zwykłe też przejażdżki na co dzień. Mieszkam na 6 piętrze, więc czasem może się zdarzyć, że trzeba będzie ten rower wnieść na górę. A winda jedna jest, jak się zepsuje, bardziej sobie poradzimy. Poza tym wiecie, w pociągu łatwiej jest, tak troszkę mniej waży. Trochę zmęczony jestem, ale zobaczymy teraz. Dam radę? Spoko. Dobrze jest. O! Hamuję. Będzie dobrze.
No i a przede wszystkim wybrałem ten rower dla ceny. Udało mi się kupić za 3300. Więc ja uważam, że to jest, no nie wiem, kurde, jak, że można kupić w tej cenie gravela z karbonowym widelcem. W tej cenie. A rok temu kosztował 5000. Więc skąd oni biorą te ceny wyjściowe? Powiedzcie, jak po roku rower może kosztować 2 kafle taniej. No i pod góreczkę. Powiem wam, że jak na taką pierwszą styczność z gravelem, to myślę, że idzie mi dosyć dobrze. No to widzicie, tak się prezentuje mój rower. Cross Esker 2.0 MS Microshift z roku 2023. Strasznie mi się podoba te malowanie. No i uważam też, że cena jest naprawdę świetna. 3300 zł. Za taki rower to uważam, że to bardzo dobra cena. No mam nadzieję, że ten rower świetnie spisze się na mojej wyprawie, na którą jadę. Zakopane, Warszawa. Chcę zrobić szlak Velodunajec, a później od Tarnowa odbić już na Warszawę. Z 550 km, coś takiego nie wyjdzie. Dobra, życzcie mi, kochani, żeby ten rower jak najlepiej mi służył. No i żebym był zadowolony. Chociaż jeśli chodzi o crossy, to internet jest tak podzielony, że chyba lepiej być nie może. Ile z fanów, tyle przeciwników. No dobra, ja ruszam dalej.
Nie będę tak szarżował, bo jak widzicie, nawet bidonów nie mam. A wody w plecaku nie mam. Więc na spokojnie. Na razie, cześć, trzymajcie się.